warto przekazać 1% podatku dla leszczyńskich organizacji pozarządowych? Po pierwsze, pomagają ludziom, po drugie, realizują swoje zadania statutowe i te pieniążki, które my przekażemy, tak naprawdę one zostaną fajnie skonsumowane i przekazane czy zrealizowane na potrzeby społeczne. No 1% jest nam bardzo potrzebny na sprzęt. Jak widzicie tu Państwo, każdy ma, jest ubrany w strój, w dresy, obuwie, piłki. No na to nam jest w szczególności potrzebne. Bardzo dziękujemy za ten 1%. My jako Fundacja Młodzi w Uzależnieniu z pieniędzy pozyskanych z 1% organizujemy różne imprezy, różne uroczystości, pikniki, ale też i obozy dla młodzieży, która jest zagrożona uzależnieniem, bądź już wykazuje problemy uzależnienia. Jest inicjatywa 1%, jest bardzo ciekawą inicjatywą. 1% niby niewiele, ale potrafi dużo. I jesteśmy organizacją, która po prostu wspiera rodzimy folklor. I dzięki temu 1% na pewno my się tutaj rozwiniemy. Prowadzimy też zajęcia takie edukacyjne z regionalizmu w szkołach, w przedszkolach i na pewno te pieniążki będą sensownie wykorzystane właśnie na tego typu działania czy inicjatywy. Prowadzimy szerokie działania. Najbardziej jednak jesteśmy znani z prowadzenia terapii śmiechem i zabawą w szpitalach oraz u seniorów. Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, zagospodarowujemy czas wolny, różnego rodzaju organizujemy również spotkania, happeningi. Jeśli nam się udaje pozyskać środki, no to wtedy są to działania naprawdę bardzo kompleksowe. Dlaczego warto? Warto tylko i wyłącznie dlatego, że kultura to jest coś, co należy rozszerzać od najmłodszych lat. My się zajmujemy właśnie dawaniem, zaszczepianiem w młodych ludziach miłości do sztuki, uwrażliwianiem. I to jest nasza misja, to jest nasz cel, który realizujemy z racji miłości naszej do muzyki. Sami jesteśmy muzykami, tak więc zapraszam serdecznie, jeżeli macie Państwo ochotę. 40214614 to jest numer KRS Fundacji Edukacyjnej Pro Muzyka. Warto wspierać nasze organizacje, gdyż one działają dla nas, działają lokalnie. Warto pokazać tą taką aktywność obywatelską, zaangażowanie i wspierać nasze organizacje, ale również przekazując 1% naszym organizacjom, jest to taka fajna forma też podziękowania im za pracę, za zaangażowanie, za to, co robią dla nas tak naprawdę, bo my jesteśmy odbiorcami ich działań, więc wspierajmy lokalnie, działajmy dla Leszna. Myślę, że my jako Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka mamy dosyć dużą taką działalność, począwszy od propagowania praw dziecka, ale również na ochronie dziecka krzywdzonego, pomoc dzieciom, pomoc rodzinom, które przeżywają różne trudne sytuacje życiowe, począwszy od konfliktu rozwodowego, separacji. Także świadczymy taką dosyć szeroką pomoc dzieciom, rodzinom w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy nową tutaj drużyną, jakby młodzieżową. Dopiero we wrześniu zaczęliśmy swoją działalność, ale z tego co widać, sporo mamy chłopaków i myślę, że jest, że coraz bardziej dzieci chyba garnie do koszykówki. Jesteśmy fajną organizacją dla młodzieży, w której możemy nauczyć się takich rzeczy jak sztuka kuglarska, para teatralna, nauki gry na gitarze, w jiu-jitsu, ale mamy także dwie grupy socjoterapeutyczne. W grupach socjoterapeutycznych poznaj siebie, uczymy się jak radzić ze swoimi problemami, rozmawiamy o różnych sprawach, uczymy się przede wszystkim jak pokonywać swoje lęki. Jak radzić jeszcze sobie z emocjami i z trudnymi sytuacjami, które często nas spotykają? Zapraszamy do MCP Alternatywa. Dlatego, że jesteśmy bardzo aktywnie działającą grupą sportową. Nasza sekcja liczy kilkudziesięciu, prawie 80 członków i tylu trenujących. W związku z tym kształtujemy jakieś tutaj postawy, dobre postawy wśród młodzieży. Potem oczywiście dorośli też kontynuują tą tradycję ćwiczenia karate Shotokan. Uważam, że jesteśmy tutaj organizacją, jesteśmy klubem, który bardzo pozytywnie wpływa przede wszystkim na postawę młodych osób, kształtuje się charakter,
A chyba o to chodzi, żeby ta nasza młodzież miała dzisiaj w dobrym kierunku poszła. 1% przekazany od podatnika ułatwia nam działalność. Nie wszystko można zrealizować. Czasami są potrzebne takie luźne pieniądze, żeby pchnąć sprawę organizacji jakiejś tam imprezy bardziej do przodu. Względnie też realizować projekty wstępne, bo nie od razu rodzi się impreza. Leszno jest wspaniałym miastem. Urodziłem się tutaj, to jest moje miasto. Kocham to miasto i myślę, że naprawdę warto zostawić tutaj. Ten 1% to są pieniądze dla Leszna, dla rozwoju tego miasta, pięknego miasta. Ten 1% może pomóc wielu organizacjom, na przykład młodym sportowcom, koszykarzom, piłkarzom. Wielu sportowców młodych potrzebuje pieniędzy, także proszę Państwa, zostawcie te pieniądze dla tych młodych sportowców. Jestem przekonany, że to nasza kampania, ciągłe mówienie o tym, że są organizacje trzeciego sektora w naszym mieście, spowoduje, że mieszkańcy powiedzą o, a może rzeczywiście przekazać tej organizacji w Lesznie, która to dobrze skonsumuje. Dlatego warto wypełniać te rubryki w rozliczeniu PIT-owskim, które dadzą po prostu dodatkowy zastrzyk leszczyńskim organizacjom.